zaczynamy. Witam na drugim dniu jesieni. Wczoraj miałem przyjemność kończyć dzień, dzisiaj otwieram, a to już mój ostatni wypad, obiecuję, że więcej nie będzie. Chyba, że jakiś film się pojawi, wtedy nie wiem. Ten wykład będzie na temat projektu, który zacząłem w tym roku. Nie jest to projekt skończony, to są tylko założenia, pomysły, idee, które chciałbym wam przekazać. Co dalej chciałbym powiedzieć? Dobra, może przejdźmy do samej prezentacji. Jedna uwaga, ja pytanie sobie sam przygotowałem na koniec, więc jeżeli ktoś będzie miał pytanie moje, to proszę podać numerek. Następne pytania proszę jak najbardziej dodawać, tylko chciałbym przejść przez prezentację, ponieważ tak jak mówię, jest to pokazanie pewnej idei, a później porozmawialibyśmy o szczegółach, o ile czas pozwoli, postaram się streszczać. Dobra, zanim zacznę, jest to dwie takie przestrogi, które chciałem wam przekazać. Generalnie, jak się bawić z prądem, uważajcie na zabawę z prądem. Prąd naprawdę może być niebezpieczny, szczególnie jeżeli robicie coś ze własną instalacją elektryczną. A od tego zależy wasze zdrowie i wasze rodziny. Tak naprawdę polecam, jeżeli ktoś ma ochotę zdać sobie egzamin SLEP, a nie jest drogi. To jest taki egzamin Związku Elektryków Polskich. Miałem te uprawnienia, są 5-letnie, już mi wygasły, ale generalnie polecam. Tam jest też kurs, który przygotowuję. Nie jestem członkiem organizacji, nie reklamuję z jakichś powodów. Dwa, już jak już wykonacie instalację, są specjalne mierniki, specjalne firmy, które zajmują się sprawdzaniem, czy na przykład uziemienie działa, czy rezystancja izolacji jest właściwa, czy nie pomyliliście kabelków i przypadkiem jedno ze 150 gniazdek, bo tyle mniej więcej mi wyszło, nie powoduje porażenia prądem użytkownika. To tyle, zanim zacznę. Okej, ale zróbmy na koniec, dobra? Bo ja to tylko szybko przejść przez slajdy. Ten slajd zidentyfikowałem w pamięci Jacka Chmielnika. Z dwóch uwag. Raz, że to jest aktor, który zginął przez to, że zaczął sam przerabiać instalację elektryczną. Dwa, że stało się to 40 km od domu rodzinnego, czyli we Włodawie. Okej, jedno słowo. Uważajcie, zanim zaczniecie się tym bawić, bo tak radosna twórczość czasami może być bolesna. Plan prezentacji. Przedstawię motywację, po co w ogóle robić to samemu, dlaczego tego nie kupować, nie poprosić kogoś o zrobienie. Przypadki użycia, czyli co nam tak naprawdę dodaje, co możemy sobie zautomatyzować i w ogóle po co to robić też od strony funkcjonalnej. Architektura, czyli jak ja podchodzę do budowy, do montażu tych elementów. Platforma. Jak to się pojawi trochę o Linuxie. Moduły, które sobie zaplanowałem. I statystyki i wnioski. Dobra, to teraz krótko na temat motywacji. O mnie. A może przejdę przed to slajd szybciej. Więc tak, w tym roku, w kwietniu, rozpoczęła się budowa mojego domu. Budowa oznacza przyjazd koparki w kopania się w ziemię. Na dzień dzisiejszy mam dzięki właśnie twoją pracę przygotowawczą do wykonania podłóg. Jest szansa, że w ciągu 12 miesięcy od daty rozpoczęcia budowy będę mógł w nim zamieszkać. Na chwilę obecną staram się przed zimą zamknąć dom i włączyć ogrzewanie. Także też wszelkie prace wykończeniowe, które są pracowne, żeby można było robić w ludzkich warunkach. To też oznacza, że mój projekt inteligentnego domu jest mniej więcej zaraz po tym, będę mógł już zamieszkać. Zawodowo zajmuję się integracją systemów IT, dlatego będzie trochę o architekturze ESP, SA, dlaczego warto ją używać również w domu. Też cały projekt powstał stąd, że jest to moje hobby, czyli zawodowo jestem elektrotechnikiem, elektronikiem. Z wykształcenia jestem informatykiem. Też taka ciekawostka, pomysł z budowy inteligentnego domu zrobiłem w 2001 roku jako pracę dyplomową w technikum. No, po 12 latach mogę to zrobić w praktyce. Oczywiście dużo się pozmieniło. Członkiem blogu jestem od 10 lat. W sumie można jakąś różnicę zrobić. Znaczy nie, członkiem płacącym. Tak. Na jakich funkcjonalnościach mi zależy?
chciałbym sterować oświetleniem, ogrzewaniem, wentylacją, wentylacją mechaniczną i samą instalacją elektryczną jako taką, czyli wchodzić w tak zwany głęboki standby, czyli nie wyłączać urządzeń na standby, tylko wyłączyć im zasilanie po prostu. Następna funkcjonalność to jest bezpieczeństwo, tak naprawdę czujniki otwarcia, alarmy, systemy przeciwpożarowe, to wszystko, jeżeli razem połączymy, możemy mieć bardzo dużo dodatkowych informacji. No, później będę mówił o use case'ach, ale na przykład, jeżeli mam powiat online zużycia wody, a nie mam je w domu, no to dlaczego zużywam wodę? Czy może ten mam jakaś rurka i trzeba się tym zainteresować? Przykładowo. Następne motywacje, dlaczego to robię, to są tak naprawdę koszty energii. Troszeczkę to ekologia zakrawa, ale jakby nie było to moim głównym powodem robienia. Bardzo dużo można oszczędzić. Wyłączając grzejniki, wyłączając wentylację, wyłączając urządzenia, których nie używamy w danym momencie, żeby są w miarę automatyczne. No i też dlaczego to robię z drugiego punktu widzenia. Rozwiązania gotowe, które przeglądałem na rynku, są albo biorą się z automatyki przemysłowej, są z definicji drogie, albo są to dedykowane rozwiązania firm trzecich, które też są drogie. Tak naprawdę no to są rzędy wielkości między tymi, ile kosztuje zrobienie samemu, a ile kosztuje kupienie. To jest najbardziej taki ciekawy aspekt, na który wpadłem w momencie robienia tej prezentacji, że tak naprawdę robienie tego samemu daje nam niezłą wolność. O co mi chodzi? Jeżeli kupimy sobie rozwiązanie firmy trzeciej, to jesteśmy uzależnieni od tej firmy w większości przypadków. Wprawdzie oni tam twierdzą, że są różne protokoły i tak dalej, ale w momencie się okazuje, że trzeba mi znać te protokoły już na bardzo niskim poziomie. I tu się okazuje kolejna pułapka, te protokoły też nie są otwarte i też trzeba albo na przykład zapłacić za dokumentację, albo jakoś zdobyć ją innym sposobem. Chciałbym mieć wolność modyfikacji w dowolnej chwili, czyli rekonfiguracji systemu, dodawania nowych modułów, nawet takich, których dzisiaj nie ma, bo firma dana nie oferuje. Czyli nie ma specyfikacji, nie mogę czegoś takiego dodać. Jakby powoli tutaj widzimy, dlaczego jest to bardzo stricte związane z Linuxem. I się przez długie lata zastanawialiśmy się, dlaczego nasz komputer osobisty nie jest wolny i każdy może sobie na nim... Nie bardzo zarządzamy jego działaniem, a tutaj firmy nam oferują, że możemy całym domem zarządzać przez zamknięte oprogramowanie, zamknięte architektury, gdy to nam zaufa i zapłaci. Wolność rozbudowy, to już powiedziałem. To tak, mam też wolność dzielenia się wynikami pracy. Mogę przejechać tutaj, powiedzieć, co zrobiłem i żadna firma mi tego nie zabrania. Wybór dostawcy. Tutaj też mogę kupować sobie gotowe moduły, które... Na przykład okazuje się, że alarm jest bardzo dobrze udokumentowany i można sobie do centralki alarmowej samemu robić moduły, to kupować. To jest bardzo fajne podejście. No i tak naprawdę chciałbym, żeby to było wolne od systemu operacyjnego, tak naprawdę języka programowania sprzętu. No bo jeżeli sobie uświadomimy, że to będziemy mieć przez następne 50 lat, to nie możemy się zamknąć w jakiejś firmie X, która wczoraj powstała, super produkt, jutro jej nie będzie. Jak tu sobie policzymy czas używania tej całej automatyki, to okazuje się, że koszt wdrożenia jest pomijalny, koszt utrzymania staje się kluczowy przy 50 latach. Myślę, że tyle zamierzam. Znaczy na to ZUS mieszkać i używać. Krótko o przypadkach użycia, które chciałbym móc zaimplementować. Na przykład chciałbym sobie podzielić pracę domu na dzień i noc, łącznie z kalendarzem dni roboczych. Nie jest to żaden problem dzisiaj na przykład określić sobie godzinę schodu słońca, są biblioteki, które podają sobie szeroką długość geograficzną. To wszystko. Nawet ciekawostka, te biblioteki potrafią liczyć kąt badania promieni słonecznych w danej godzinie. Tryby w stylu nikogo nie ma w domu, czyli symulacja obecności, ale również odcinanie niektórych mediów po to, żeby przypadkiem czegoś tam złego nie zrobiły. Tryb noc, czyli na przykład włączenie sobie światła, które doświetla nam klatki schodowe pomieszczenia, tak żebyśmy nie musieli zapalać głównego oświetlenia chodząc po nocy. Mam małe dziecko, więc schodzić mi się po nocy zdarza. Niekoniecznie chcę zapalić światło, bo w tym momencie już nie śpię, na pewno. Taki use case numer 5. Kochanie, czy zgasi światło? Wychodząc z domu chciałbym mieć przycisk na ścianie gdziekolwiek, który mówi mi, dobrze, wychodzę, włączam alarm, proszę zgasić wszystkie światła. Jestem się chodzić po pokojach i klikać się każdym razem na każdej ścianie i mówić, dobrze, to też tu też wyłączę. Chciałbym to zrobić centralnie.
Punkt szósty jest powiązany, tylko dotyczy okien. I tu może nam się same zamkną, bo aż tak daleko nie będę szedł. Każde okno od razu na etapie zamawiania ma czujniki otwarcia i uchylu. Czyli jeżeli zostawiamy otwarte okno w domu, które ma mechaniczną wentylację, w ogóle bez sensu, dostajemy o tym raport, wiemy, które okno mamy zamknąć, to jednym słowem nie kusimy złodzieja. Ale też nie ryzykujemy, że jakiś przeciąg lub burza wybije na szyby, lub przynajmniej zawiasy uszkodzi. Punkt siódmy. To jest ciekawy temat, jak zdamy sobie sprawę, że połowa powierzchni domu użytkowa jest podgrzewana ogrzewaniem podłogowym. A była także decyzja na etapie projektu, że nie chcemy mieć dzienników stanowi grzewa. A już dzisiaj standardem jest, że robimy w wiatrołapie, w kuchni czy w łazienkach ogrzewanie podłogowe. Zatem okazuje się, że to całkiem spora powierzchnia. Teraz tak. Mamy około 80-90 metrów ogrzewania podłogowego. Jak łatwo się domyśleć, ogrzewanie podłogowe nie może mieć temperatury podłogi powyżej 30 stopni. Proszę sobie wyobrazić, tylko jakby miało 50 stopni podłoga. Podejrzewam, że i w butach nie dałoby się chodzić. Z drugiej strony, jeżeli mamy 30 stopni, to różnica temperatury między podłogą, która grzeje, a otoczeniem jest na poziomie 5-10 stopni. Więc z fizyki już wiemy, że im większa różnica temperatur, tym szybciej dochodzi do wymiany ciepła. Standardowe grzejniki, które macie w domach, mają 60 stopni lub więcej. Przez to można dom nagrzać w godzinę. Jak robimy to przez podłogówkę, już się okazuje, że nie jest to takie proste i bezwładność takiego ogrzewania może sięgać kilku godzin. Cała inteligencja polega na tym, żeby sobie przewidzieć, że za chwilę będzie noc, że będzie to zimna noc, już zacząć ogrzewać. Są takie urządzenia już gotowe, kosztują kilka tysięcy złotych, które są sterowania pogodowe. Podejrzewam, że i tak nie załatwiają wszystkich problemów, o których mówię. Myślę, że się nie dowiem, jak działają, ponieważ ich nie kupię, tylko zrobię sobie sam. Jest oczywiście ryzyko, że będę miał... Czy tak, nie ma ryzyka, że będzie za gorąco, bo to akurat jest mechaniczne zabezpieczenie, które nie pozwala podłogówce się nagrzać, ale jest ryzyko, że będzie po prostu zimno. Myślę, że przynajmniej po roku debugowania dojdę tak i znajdę wszystkie bugi z tym związane. Ósmy podłóg, wietrzenie, rekuperacja ma taki fajny feature, że jest tak obliczona, żeby w ciągu godziny być w stanie wymienić 100% powietrza, które znajduje się w budynku. Oczywiście to nie jest 100%, czyli wszystko, ale temperatura domu jest około 300 metrów sześciennych. Wydajność centrali jest 350 metrów sześciennych na godzinę. Teoretycznie odzysk ciepła jest na poziomie 80%. Teoretycznie nic nie stoi na przeszkodzie, żebym zbudował harmonogram, który mówi, że w momencie, kiedy będę wracał do domu, na przykład o 16:00, już o 15:00 godzinie mogę włączyć wentylację i wejść do domu, który jest wywietrzony, dalej ciepło. Mogę to zrobić oczywiście będąc w domu, ale wtedy rekuperacja na pełnych obrotach jest hałaśliwa. Do około 40 dB potrafię wydzielać jeden punkt, więc lepiej to robić do jakiegoś logicznego harmonogramu. To też z wietrzeniem jest drugi aspekt, jeżeli wzrasta nam poziom wilgotności w łazience lub w kuchni, możemy też włączyć rekuperację na wyższe obroty. Gwarantuje nam to, że nie będzie osadu na szybie, znaczy nie będzie pary osadzonego z wentylacją po wszystkim wyciągach. To też fajnie, żeby wietrzenie nam działało niekoniecznie manualnie, tylko automatycznie w różnych... Dobra, teraz... Moje założenie do architektury, tutaj będę się mylił trochę, bo teraz mówił, że zrobiłem, że zrobię, albo jestem w trakcie. Wszystko to są synonimy, wszystko to jest prawda. Część rzeczy sobie zrutowałem na zasadzie proof of concept, to działa. Część rzeczy mam zaplanowane, część rzeczy opieram się tylko na wiedzy, którą zdobyłem z pracy, dlatego wspomniałem, że pracuję jako integrator systemów. I te paterny, które tam się sprawdziły, będę stosował tam. Pierwsze założenie. Troszeczkę wspomniałem o tym, nie będzie, chcę, żeby to było niezależne od platformy. Czy jest to system operacyjny, czy są to układy, mikrokontrolery, które będą sterować danymi modułami, czy to jest szyna integracyjna, chciałbym, żeby to było klocek, który jest wymieniany, bo prawdopodobnie w ciągu 50 lat zostanie wymieniony kilka razy. Chciałbym, żeby moja architektura była zorientowana na usługi, czyli nie jest to urządzenie, z którym ja muszę rozmawiać, tylko jest to ogólna szyna danych, do której trafiały eventy, coś jak DBAS, tak się nazywa, podsystem, który zbiera zdarzenia z naszego PC-ta. I możemy podzielić taką architekturę na dwa rodzaje subskrybentów, albo są to układy,
procesy, programy, serwery, które produkują wiadomości, są też konsumerzy, którzy je odbierają, zrobią z nimi co chcą. Nie ma tutaj jakby podziału, że to jest urządzenie numer 5, po prostu jest jakiś komunikat, że urządzenie numer 5 coś wykonało, może ma coś wykonać i to wszystko. Taka architektura oznacza, że potrzebujemy centralnego punktu, do którego na przykład nasze programy mogą się podłączyć i komunikaty przesuwane do tego punktu będą przesuwane dalej. Oczywiście to ma też wadę, że to jest single point of failure, ale akurat sobie łatwo poradzić, że dziś przejdę dalej. Pokażę w jaki sposób. Takich punktów może być kilka, bo po prostu na każdym piętrze może przejdziemy. Będziemy mieli kolejkę danych, do której będziemy wstawiać komunikaty. Te komunikaty będą propagowane do urządzeń automatyki. Wszystkie zdarzenia z urządzeń automatyki będą znowu wstawiane te kolejki. Każdy zainteresowany może sobie odczytać kopię. Czyli taki typowy mechanizm publish subscribe. Look and play, czyli w momencie podłączenia nowego serwisu lub podłączenia nowego układu powinien zostać sobie nazwy wkryty i pozwolić nam na pracę. Nie chciałbym tutaj mieć architektur w stylu RS485, gdzie jest jeden master, który odpytuje każdy układ w jakiejś nieskończonej pętli i jeżeli on przestaje żyć, to wszystko przestaje. Chciałbym mieć architekturę, gdzie każdy układ jest równorzędny, może wysyłać komunikaty. Jedyne, co różni układy, to to, że mogą być różne priorytety. Na przykład instalacja alarmowa może być wyższy priorytet niż wywołanie światła, ale już niższy niż instalacja, która wykrywa pożar lub inną awarię. Chciałbym też poruszyć kwestię bezpieczeństwa domu. Akurat moim sąsiadem będzie kolega, z którym rok temu byłem tutaj na jesieni, prezentował się w Masterysku. Trudno mi sobie wyobrazić, co on zrobi, jeżeli się dostanie jakiś do tej sieci, ale to będzie śmiesznego. Więc tak naprawdę trzeba już na tym poziomie się zastanowić, że trzeba jakoś o to zadbać. Nie jest to trudne na tym etapie, trudno jest to później wdrożyć, jeżeli nie mamy kryptografii, jedziemy tak, takim plain tekstem po wszystkim. No, na razie jeden problem mi uciekł. Miałem o tym mówić później, ale żebym nie zapomniał. Nie będę używał modułów radiowych, więc jeden problem znika, że nie zrobię tego zdania, musi się jednak wpiąć. Wpięcie się do kabla jest trudniejsze, no i tu już jest jakiś punkt do kontroli, że można zawsze przejść się po ścianach i zobaczyć, czy nie mam dziwnej nowej dziury. Przykładowa architektura z podziałem na warstwy, czyli mamy czujnik. Czujnik jest podłączony do mikrokontrolera, który powiedzmy co 5 minut wysyła nam wiadomość na magistralę CAM. To jest ta magistrala, o której mówiłem, że ona nie ma mastera jednego. Każdy układ może propagować komunikaty. Zrobiłem sobie proof of concept pewnego przejściówki między CAM-em a USB. To jest najprostsze co zdaje, są najlepsze po prostu. Jest to przejściówka, która ma separację galwaniczną i po prostu przesyła komunikaty. Te komunikaty nie są duże, one mają 64 bity tak naprawdę. Przesłanie czegoś takiego nie jest już kłopotem. Trochę to do Linuxa, tam ustawę ze sterownikiem też nie ma problemu, żeby podłączyć to urządzenie. Tutaj będziemy mieli broker SOA, który już odbierze komunikat, przerobi go najbardziej wyżej poziomowo format, na przykład na komunikat JSON-a. XML może nie jest dobrym pomysłem, ale coś w stylu. W każdym razie tak, coś, co każdy na dzisiejszy język programowania może odczytać. W tej architekturze, którą tu opisałem, mamy jeszcze serwer WebSocketa, czyli serwer HTTP, który ma możliwość wysyłania danych przez WebSocketa. Te dane trafiają do przeglądarki internetowej po HTML i piątce, czyli za pomocą WebSocketów. To też udało mi się zrobić jego proof of concept i to działa. Jak widać, warstw jest sporo, ale tak naprawdę ten komunikat całkiem szybko potrafi przejść między wszystkimi warstwami. Czyli zaczynamy od warstwy takiej bardzo niskopoziomowej, kończymy już na aplikacji HTML5, która na przykład na tej zanie już powinna sobie spokojnie działać. W sumie na wszystkie powinna działać, nawet na telewizorze czy tablecie. Drugą stronę, jeżeli mamy przeglądarkę, zaistnieje jakieś zdarzenie, na przykład proszę zgasić światło, trafia do serwera WebSocket, na brokera, do CAM-a. Skala do Linuxa, do CAN-a, do przejściówki na CAN-a, sam CAN i moduł wykonawczy, który ma zrobić na tę rzecz. Fajnie, żeby te wszystkie moduły były autonomiczne, to znaczy nie wymagały emilia informacji, tylko działały to tak, jak ustawiliśmy. Na przykład nie poszedłem aż tak daleko, żeby bawić się sterowaniem piecem. Można uszkodzić piec, uszkodzić instalację. Instalacja nie wszyscy wiedzą, jest w
większości budowana teraz z elementów plastikowych, które wytrzymują dalej temperaturę. Zagotowanie wody w instalacji na pustwie uszkadza. Z tego typu zabezpieczenia uważam, że zrobi lepiej producent. Ja bym chciał tylko móc zmienić na to dla temperaturę zadaną i o sobie dalej rozdystrybuować energię, którą w ten sposób uzyskuje. Dobra, dobra. Moduły. Moduły z założenia postanowiłem zrobić na Armię Cortexie. Ja akurat wybrałem firmę NXP, ale z takich bardzo prozaicznych powodów. Przede wszystkim pierwszy ARM, który wpadł mi w ręce i do którego była znośna dokumentacja. O tyle fajnie z ARMem, że jeżeli tam coś napiszecie, to firma ARM stara się tak zrobić, żeby każdy producent dostarczał pewien plik nagłówkowy. Jeżeli jest to zrobione zgodnie ze sztuką, to jesteście w stanie to skompilować na każdy ARM każdego producenta. Ja akurat skupiłem się na jednej firmie, ale jestem prawie pewien, że działałoby na konkurencji. Dlaczego nie Arduino? Przede wszystkim uwaga na stosunek jakości do ceny, możliwości do ceny. Na przykład ja w ARMie za 20 zł mam wbudowany kontroler CAN, 48 MHz procesor, 32 KB flasha. Te 33 zł mam już pół mega flasha na program. Arduino i te inne klony, no, moim zdaniem są już trochę dzisiaj bez sensu. Nie mają kontrolera CAN, wymaga to budowania specjalnej karty sieciowej, które działa na SPI-u. I tak naprawdę kosztują tyle samo, powiedzmy. Więc tutaj od strony modułów tylko Cortex, też z uwagi na energooszczędność, dostępność, to, że mamy wielu producentów, którzy dostarczają nam sprzęt, urządzenia i można sobie to naprawdę fajne moduły znaleźć, fajne procesory. Na przykład jedna z firm produkuje procesor, który prowadzenia pinów ma konfigurowany. W ogóle nie trzeba tak jak tej pory sobie prowadzić, że ten pin jest mi potrzebny, więc go wyprowadzę na zewnątrz, mimo że to jest powoduje, że płytka jest już teraz trzywarstwowa. To pozwala na to, że bierzemy dowolny pin, który jest mamy najbliżej na płytce i konfigurujemy. I to jest akurat tak. Co też mówię, jakie tryby uśpienia energii. Nie wiem, czy ktoś się interesował Cortexami. Tam jest tak fajnie zrobione, że wersja M0 jest podstawowa, a przykład M3 to jest na zbiór funkcji nad pierwszą. Często producenci starają się zrobić tak, że budowy są zgodne, dopóki układ ma tyle samo liczby dużek. Jeżeli nasz układ się rozrasta, podmieniamy procesor, lutujemy większe i już możemy sobie korzystać z nowej funkcjonalności. Szyna danych. Tutaj sprawdziłem dwie szyny, które są open source'owe. Sprawdzałem RabbitMQ i sprawdzałem ZeroMQ. O ile z Rabbitem jest najfajniej, bo najfajniej go, najprościej go postawić, tak naprawdę. Wymaga praktycznie zaraz pracy, bardzo fajne efekty. Niestety, ja sprawdzałem na Raspberry moim, to jest prędkość około 70 komunikatów na sekundę. Myślę, że to jest dlatego, że Rabbit jest jednak takim bardziej enterprise'owym prokerem. Niestety ma to swoje wady, w urządzeniach budowanych już nie działa zbyt wydajnie. Jednym słowem zostało mi tylko 0MQ, który mniej więcej około 1000 komunikatów był w stanie wysłać na sekundę między moim Raspberry a PC. Logika biznesowa tak naprawdę dzisiaj jeszcze nie powstała. Ta architektura pozwala na zrobienie tego w dowolnym języku, najlepiej w jakimś frameworku typu... Jak się pamięta, jak nazywa to? Twister? Twisted, okej. Okay. Twisted, Node.js. Dobra. Napisałem jeden skrót w Pythonie, który na stole nie dziwiłem się, że działa. Także. Ale tak naprawdę dowolne jest programowanie, które umie się podpiąć do 0MQ, prawie każdy umie. Może odbierać komunikaty, może je przetworzyć, może w wyniku ich swojej pracy zapisywać wynik lub odsyłać inny komunikat. Więc tak naprawdę logikę biznesową możemy sobie pisać później. Ja robiłem też przykłady na Node.js, to też się nie działo tak naprawdę. Sprawdy Node jest rzecz naturalnym runtime'em do takich spraw, ponieważ tam jest zawsze sterowanie zdarzeniem, a Node to jest coś, co powoduje, co generuje nam ileś zdarzeń na sekundę. Każdy powinien się jakoś obsłużyć. Nie lubię Node, to żeby nie było. Żeby nie był kolejny plan dzisiaj. Platforma serwerowa, tutaj skupiałem się, żeby kupić najtańszego ARMA, który mogę postawić Linuxa, a te wszystkie wczoraj pogobluki właśnie temu służą, dlatego kupię ich 4. Bo dwa będą używane, dwa będą w szafie jako backup, ponieważ mam przejściówkę z CAN-a na USB, więc jeżeli kupowo przestanę mieć ciągłość dostaw, to postawię sobie innego Linuxa w ostateczności PC i też będę mógł sobie
dalej to powinno działać. Czyli na sobie nie staram się, jak mogę, żeby się nie uzależniać od jednego dostawcy, od jednego sprzętu czy urządzenia. Klient www, HTML5, w sumie na razie z obiektem SVG, bo to jest najwygodniejsze do interesowania mapki domu i różnych ikonek, które to się robią. Próbowałem w WebGL-u, na razie nie mam zdrowia, żeby się tego nauczyć. Jak ktoś na WebGL-a chętnie po spotkaniu porozmawiam. W ostateczności można było wyobrazić sobie klienta, który jest narysowany w Blenderze, który jest takim domem, w którym jest Sphinxy, gdzie możemy sobie zobaczyć światło i faktycznie się zobaczy. Czyli tak, mamy moduł. Jest to, podsumowując moje wcześniejsze opisy, jest to Arc Cortex. Ja akurat użyłem takiego frameworka, który nazywa się embed.org. Jest to fajne, jest to coś, co jest sponsorowane przez firmę NXP, ale starają się ktoś w tym momencie przejść, zrobić z tego coś, co będzie multiplatformowe. Zobaczymy, jak pójdzie. Dwie ciekawostki. Kompilator jest przeglądarca, ale można sobie wyeksportować do swojego toolchaina i jest też toolchain, który można sobie się postawić i wczytać projekt. No naprawdę przy przeglądarce jest to dość wygodne, w wolnym miejscu mogę sobie coś napisać. Czyli chcecie Wam pokażę, jak to wygląda, a czy nie wiem, czy mam internet. Druga fajna rzecz, jest to bardzo, bardzo fajne API w C++, czyli takie obiektowe, bardzo wygodne się to pisze, kod jest bardzo, bardzo krótki. Wszystkie rzeczy, których ja potrzebowałem, czyli na przykład system czasu rzeczywistego, w praktyce sprowadza się do tego, że mogę odpalić od 4 do 8 tasków, zależnie od tego, na co pozwala mój akurat procesor. Mam biblioteki do urządzeń peryferyjnych podłączone pod OneWire, mam bibliotekę do Kana. W sumie wszystko, co potrzebuję. Można w kilku linkach podać, tutaj całkiem fajny przykład, gdzie na przykład odbieram temperaturę co 5 minut, wysyłam mechanizm wiadomość, jaka to jest temperatura w tym momencie. Jeśli ktoś myśli o zabawach z kontekstu, to polecam naprawdę embed, bo cały ten próg wejścia, który na przykład w Arduino jest też zminimalizowany, tutaj jest całkiem fajnie, udało mi się to zrobić. Nie musimy się doktoryzować, zastanawiać się, które rejestry ustawić, wystarczy po prostu, że sobie stworzymy konstruktor obiektu i już mamy na przykład ładę. Jako moduł, jako magistrala danych wybrałem Kana. Też to są takie ciekawe przemyślenia na ten temat. Kan jako protokół jest od 90 roku. On jest udokumentowany i otwarty. Oczywiście są na nim nakładki typu Kan Open. Próbowałem przez pewną chwilę zrozumieć, o co tam chodzi. Nie udało mi się, ale z prozaicznego powodu. Nie ma dokumentacji. Dokumentacja jest tylko, jest jeden dokument, który jest dostępny dla wszystkich. Każde szczegóły techniczne głębsze wymagają rejestracji. Strona Kanopen, firmy, która to dystrybuuje, nie zlała. To znaczy formularz zgłoszenia został bez odpowiedzi do dzisiaj. Więc każdy protokół, który ja spotkałem, na przykład Kan Festival, jest taka niby open source'owa implementacja Kanopen, niestety dokumentacja jest słaba. Rezygnowałem całkowicie z tego, stwierdziłem, że do tego, co ja potrzebuję, wystarczy mi zwykła wiadomość, Kan, sam mogę sobie opisać pola i do czego służą. Nie będę już brał wysokopoziomowych modułów do tego. Inne moduły typu magistrale typu RS485 są z definicji niewygodne w użyciu. Na przykład 485 nie pozwala na to, żeby dwa układy naraz nadawały. Jeżeli tak się uda nam zrobić, to zniszczymy oba. Znaczy prawdopodobnie nie układy, tylko transportery, które są podłączone do magistrali. Dlaczego tak się, co można z tym zrobić? No, trzeba sobie zaimplementować własne implementacje tapetlinga lub użyć na przykład modbusa. Równie gustowna dokumentacja i naprawdę dużo ciekawej pracy, żeby to zrobić. Kan to wszystko. Mogę jeszcze paru innych powiedzieć, ale myślę, że szkoda czasu. Kan z definicji tych błędów nie ma i to rozpodziała. Też proszę nie mylić, że Kan jest do samochodów. On po prostu im dłuższy ma kawał, to tylko bit rush spada z 2 megabitów. Ja wybrałem akurat 125, po prostu więcej nie potrzebuję. Teoretycznie chyba do 2 km powinno to działać. Nie mam takich odległości w tej chwili obecną. Aż takiego domu nie wbudowałem. Każdy z modułów będzie udostępniał usługi. To jest troszkę związane już z architekturą SOA, czyli będę wywołać usługę, moduł to wykona. Zrobi to, o co go proszę, lub będzie mi udana usługa raportować stan danego czujnika tam w jakimś interwale czasowym. Czy to jest czujnik otwarcia okien, czy to jest czujnik temperatury, czy wilgotności.
Tu jest jeszcze jeden aspekt, on jakby jest naturalny przy komunikacji radiowej, ale też w kanie no, dowolny szyfr, który jest 64-bitowy, ma taką wiadomość, się nadaje, najlepiej, żeby miał jakiś porządny klucz, najlepiej, żeby tych szyfrów było kilka. Te moduły mają 48 MHz, więc tak naprawdę kryptografia nie jest jakoś specjalnie kosztowna, czy trudna do implementacji, czy tym razem jest trudno, się to bibliotek używa. Ale myślę, że to jest dość ważny aspekt, żeby sobie jednak to zrobić od razu i później nie próbować tego wdrażać na siłę, bo już się nie opłaci, nikomu nie zechce testować jeszcze kryptografię jako oddzielny projekt. Szyna ban danych, czyli CAN, a to chyba myślę, że wszystko opisałem. Czyli tak, mamy bardzo niskie SLA, tam jest w długość komunikatu około 100 bitów, przy 125 kilobitach jest to, no, gwarantuje nam, że dany komunikat przejdzie około sekundy, a nikt inny nie będzie spamował. Ale to się też da załatwić. Po drugie, CAN ma coś takiego, że ID wiadomości zależy, im jest od tego numeru zależy priorytet. Więc jeżeli układ wykryje, że ktoś inny wysyła w tym czasie i ma wyższy priorytet, to powinien zamknąć, poczekać, aż tam to skończy. Więc to też ciekawa rzecz, jeżeli chodzi o SLA, żeby sobie pogrupować układy na mniej ważne i te ważniejsze. Multimaster, czyli można dowolną ilość na przykład logik biznesowych podłączyć wprost do CAN-a i to wszystko powinno ze sobą ładnie działać. Jest to standard już od wielu lat. A już później mogę Wam opowiedzieć, jak w samochodzie można zdalnie wyłączyć na przykład pedał hamulca. Ma priorytety, to już powiedziałem. No i CAN-a też już powiedziałem, że to wcale nie jest pedał. Drzewem jest CAN, ale opet można zmienić. Jak będzie wyglądać logika biznesowa? Dowolny język, wysokopoziomowy. To też, może się tutaj zatrzymał chwilę, wysokopoziomowość oznacza to, że dzisiaj używając sterowników PLC, to mamy coś takiego jak assembler, tylko że bitowy. To jest bardziej budowanie bramek logicznych i różnej logiki z tym związanej. Oczywiście są takie wysokopoziomowe komponenty, ale zbudowanie czegoś w stylu, a jeżeli słońce już zaszło, to zróbmy coś, jest po prostu. Ja kupiłem sobie książkę do PLC, na początku robię resarż, przeczytałem dwa rozdziały i powiedziałem, że na pewno nie stać mi tego robić. To, że piszę to na przykład w Pythonie albo w JavaScriptie, no, daje mi dość dużą swobodę w wyrażaniu ekspresji, którą potrzebuję. Event driven, czyli tak naprawdę od strony z domu będę miał dużo zdarzeń, które będą synchronicznie przesłane. Od strony frameworka, czyli tej logiki biznesowej, identycznie. Czyli nie jest to sterowanie takie synchroniczne, jak programowaliśmy do tej pory, to jest raczej takie post-Ajaxowe. Chciałbym, żeby logika była też rozszerzalna, czyli mogę w każdej chwili sobie dołączać nowy moduł, na przykład moduł logujący i wszystkie komunikaty do debuga. Jest to trywialne, po prostu się podłączam do brokera, odbieram, subskrybuję się na wszystkie komunikaty i je po prostu zapisuję w jakiejś bazie danych lub czymśkolwiek. No, tymi blokami to już tak. No i tak samo plug and play. Jeszcze tego nie rozgryzłem, jak to dobrze zrobić. Głównie wiąże się to z kryptografią. Mógłby od razu nowy układ zacząć wysyłać komunikaty, ale ponieważ jest to szyfrowane, może być jakiś mechanizm od nadawania klucza i jego weryfikacja. Myślę, że do zrobienia w nowym czasie. Nie wiem, czy przyszło na tym się to zrobić. Serwer, który to jest Linux, akurat ja wybrałem 5 z uwagi na cenę. Tak jak mówiłem wczoraj, 80 zł, to jest koszt jednego układu. USB to prawda, trzeba tego odpisywać. Dobra. No i klient Google, tylko szybko przerzucę. Potem single page, czyli to aplikacja z JavaScriptie napisana, przynajmniej to proof of concept, który zrobiłem. Komunikacja wysoka, po to, żeby nie tracić czasu na wysyłanie requestów. Co więcej, ja mogę dostawać też notyfikacje z serwera, bez odbywania jakiegoś przypadku, coś tam mnie nie czeka. Dzisiaj SVG, które pozwala prywatnie sobie skalować, powiększać dom i klikać na dany element. Responsive Web Design to jest taki pattern, który jest związany z, no tak naprawdę użyciem w moim przypadku Bootstrapa i ustalenie tak CSS-u, żeby to działało i na tablecie, który wczoraj tutaj pokazywałem, i na PC-cie, i pewnie na jakimś telefonie. Na razie zrezygnowałem ze smartfona, chcę po prostu na budowie dzwonić i nie bać się, że upadnie mi ten telefon, więc mam. A to nie będę reklamował, co mam, ale to zwykły telefon dzwoniący. To
Te wolne urządzenia, na przykład Tizer, myślałem, że sam, nie wiem, czy Samsung jest na sali, dowiem się, czy siada. To są różne, również na Tizerie, czyli to poziomu mojego telefonu, tudzież innego urządzenia produkcji firmy Samsung uruchomić. Już przechodzę do podsumowań. Statystyki. Wyszło mi jakieś 10 metrów kabla na metr kwadratowy po długi. To jest kabel telefoniczny, który po prostu przed pynkami sobie naklejam wspólnie z bratem do ściany, uznając, że nigdy go za dużo. Stąd ta statystyka. No jak się później tak zastanowiłem, 10 metrów na metr kwadratowy, no to jakby nie patrzę, to jest za dużo. Ale liczę, że mi nie zabraknie po prostu przewodów. Więc tak szacuję, że około 100 godzin mi zaszło przyklejenie tego wszystkiego. Kabel jest telefoniczny dość cienki, więc wystarczy kupić sobie pistolet na klej gorący, położyć tutaj na ścianę, przycisnąć kabel, uwaga, nie poparzyć palców i to się już trzyma. Ekipa dykująca to idealnie zamaskowała. Róbcie zdjęcia. Nie wszystko miałem czas zrobić, nie do wszystkiego zrobiłem zdjęcia, teraz już żyję, a jeszcze nie zdążyłem nic podłączyć. Po prostu to wszystko się człowiek pamięta, dopóki widzi na ścianie. Jak tylko zobaczysz sztyrki i widzisz taki pęk 10-20 kabli, naprawdę się zastanawiasz, skąd one idą. Ale jak masz tyle kabli, to gdziekolwiek się ścianę wielki znajdziesz. Starałem się tak puszczać już grupami, żeby zachowywać kąty proste przepuszczenia, ale masz rację. Mój brat w pewnym momencie stwierdził, że jest taki super czujnik kabli w ścianie, po prostu chyba zrezygnuje z wieszenia presu. No, sąsiad spyta cię, czy, to jest, czy nie robi klatki Faradaya przypadkiem. Właśnie to jest jedno takie pytanie, które chciałem zadać. Nie poruszę ten temat, ale to zrobię. Wiemy do mikrofonu, proszę piątkać. Pytanie było, co będzie, jak się zepsuje. Jak strzeli piątek. Dlatego kupiłem 4 army, na przykład piąte, 2 będą w szafie. Nie ma od tego, tak naprawdę nie ma od tego gruntu. Oczywiście instalacje dzisiaj wymagają mieć posiadanie instalacji odgromowej. Producenci podają, że jeżeli biorą uderzy bliżej niż 900 metrów, nie gwarantują niczego. W praktyce różnie jest, ale to tak samo jak różnie z piorunami. Na przykład nie umiem powiedzieć, czy robienie piorunochronu na domu pomaga, czy przeszkadza. To jest decyzja inwestora, co z tym zrobi. No jeżeli jest już projekt, to trzeba wykonać zgodnie z projektem. Ale de facto nie wiadomo zawsze, czy to bardziej ściągnie piorun na mnie, czy uchroni mnie, jak przy uderzy. Obawiam się, że jak uderzy piorun, no to uderzy. To się nic nie da z tym zrobić. Ja oczywiście staram się tutaj robić izolacje galwaniczne, gdzie tylko mogę. One mają tu kilku tysięcy volt przebicie. No i tak naprawdę też to nie pomaga. Bardziej chodzi mi też o to, że jeżeli ktoś próbuje sabotować alarm, no to będzie próbował na przykład go spalić wysokim napięciem. To nie jest problem, czy nie sobie cewkę zapanowało. Malucha podłączyć pod baterię i spuścić iskrę. Przed tym się jeszcze idzie zabezpieczyć. Można robić sobie warystory na wejściach, alarmu i tak dalej, ale już przed pionem. Myślę, że jak uderzy pionem, to czy się zepsuła automatyka, to jest najmniejszy problem. Wychodzi mi 2 moduły z armem na piętro w tym momencie, ale to są moduły podstawowe, które sprawdzają otwarcie okien, temperaturę czy zapalenie światła. Chcę tak to zrobić, żeby móc sobie w przyszłości podłączać następne. Nie wiem, mam na przykład pomysł na zrobienie modułu, który będzie sterował pilotem, wysyłając skodelce, symulując pracę pilota. Niestety tu jest w ogóle problem z urządzeniami, ponieważ te urządzenia w większości nie są open source, ani open hardware, więc trzeba każdy prawie spakować od nowa, a przynajmniej kupując cokolwiek, trzeba zwracać na to uwagę, tak jak kiedyś się zwracało uwagę, kupując na przykład drukarkę do Linuxa. Bo najpierw poczytaj na forach, czy jest sterownik, czy działa, dopiero później to sprętło, tak samo tutaj. Niektórych rzeczy, gdybym już od razu nie zamówił, na przykład to, że mam wejście parametryczne do rekuperatora, no to dzisiaj nic bym nie był w stanie zrobić z rekuperatorem. Czy dokumentacja do rekuperatora też jest ciekawa. Tam masz napisane tak, że albo masz wejście parametryczne od 0 do 10 V, większe napięcie, tym więc szybciej się odwraca wiatrak, lub protokół X, protokół Y, nie pamiętam ich nazw, ale jakby sam nazwa protokołu nic kompletnie nie daje. To są protokoły firm, które produkują rekuperatory, one są po to, żeby rekuperator nie rozmawiał z drugim, na przykład jednocześnie się wyłączał. Nie ma dokumentacji. Albo nie rozumiem dokumentacji, bo to, którą znalazłem, była po niemiecku. Jak to jest na niemiecki i umie to przetłumaczyć, to zapraszam. W każdym razie na razie zostaje mi wejście parametryczne, zobaczymy, czy rozgryzę pozostałe rzeczy. To już jest też ryzyko uszkodzenia danego modułu przez zbyt niekombinowanie, no i to jednak są już drugie rzeczy.
z wnioskiem. Moim zdaniem kropli nigdy nie jest za dużo, jakby miał jeszcze trochę więcej czasu i goniła mnie zima, to pewnie jeszcze by tak z kilometrów to przyczepił. Trzeba bardzo uważać na to, co kupujemy i zanim kupimy sobie rekuperator centralny do niego, wybierzmy, zobaczmy, czy są mogły rozszerzać, czy można to rozbudowywać, zanim kupimy silnik do bramy. Też sprawdźmy, czy możemy tą bramę sterować, czy tylko pilotem, który jest 300 zł do producenta, następny, jak się zgubi. Tak naprawdę to nie jest drogie, ta cała zabawa. Wiesz, jak się przełoży do inwestycji w dom, to nic nie kosztuje. Tam kosztuje setki tysiące złotych, a to kosztuje w tysiącach. Nie jest też drogie, jeżeli zaczniemy to robić sami. Jakoś tak jest dziwnie, że jeżeli ja robię sobie triaka, który mi łącza światło, to mnie kosztuje 4 zł. W obudowie na Shenandoah kosztuje 40 zł. Jeżeli to jest obudowa z inteligentnego domu firmy X, to kosztuje 300 zł. Generalnie no, każdy z tych modułów ma to samo w środku. No i jest dużo, dużo zabawy, przy czym wasze dziewczyny i żony nie będą się martwić, gdzie jesteście, jak jesteście w domu. Wrócicie do szafy, albo to jesteście w piwnicy, lutujecie coś. No na pewno można się nieźle pobawić. To z tym, w moim przypadku to oznaczało to otworzenie pewnego budżetu na resarż, na zabawy, co też jest fajne, bo nie trzeba mówić, że no słuchaj kochanie, no znowu 1000 zł, tak musiałem kupić sobie tego Arimastin Raspberry, więc turbo. Po prostu jestem potrzebny, to do domu. Dobra, i teraz tak, ponieważ ja obiecałem szybko skończyć i udało mi się prawie szybko skończyć, to przygotowałem pytania, jakby nie było. Nie wiem, czy chcecie zadawać pytania. Jeżeli są na liście, to proszę o numer, odpowiem. Albo proszę o pytania alternatywne. Momenci. Masz może dzisiaj prezentację tego interfejsu głowowego? Nie, znaczy też nie mam tego. Niestety nie mam na tym komputerze, mam na Dropboxie, możemy później ściągnąć. Mam na Dropboxie projekt. Tak naprawdę to jest aplikacja w HTML5, na której wyświetla się obrys mojego domu, pomieszczeń. Tam są dodane warstwy z ikonkami, na przykład światła, po podwójnym kliknięciu myszki. Ja sobie w jQuery oprogramowałem wysyłanie zdarzenia przez WebSocketa i to idzie już do serwera. Czy to jest bardzo prosto, taki egzamin zajmuje 20 dni, może 30. Ty sam pisałeś ten interfejs? Tak. No, warto było zobaczyć, chyba że dla mnie jest tajne. Nie, nie jest tajne. Właśnie to jest też wolność, o której mówiłem wcześniej. Mogę wam to pokazać, z przyjemnością to zrobię. Myślę, że jest dużo osób, które są bardzo kreatywne i które mają też zacięcie do elektroniki i do takich zapomnień. Kto może mi pomóc łącznie z lutowaniem tych kabelków? Zapraszam do współpracy. Najlepiej na maila po spotkaniu, jeżeli ktoś chciałby się dołączyć i coś fajnego sobie z tego wykorzystać. Uważam, że nie ma sensu, żeby każdy kogo od nowa podejść do domu, tylko lepiej iść dalej na podstawie pracy, na przykład maila. Mnie tak zastanawia jedna techniczna sprawa. Jest tyle tych elementów, modułów, tam czy celiki i tak dalej. Jak to zasilasz? Bo ja tu już mam wizję gniazdka i gniazdkowego zasilacza do każdego elementu. Dobra. Nie bardzo, znowu puszczacie te parę volt po tych kablach po ścianach, to też bez sensu. Tak naprawdę ARP, którego użyłem tej wersji bardziej wypasionej, pobiera aż 16 mA prądu. Ja rozumiem, bo te 16 mA z tych 220 V to są po ścianach. Jak masz to technicznie? Technicznie jest to kabel 8-żyłowy telefoniczny na pół przekroju, to daje tak teoretycznie 2 ampery prądu można potem puszczać, maksymalnie, żeby nie uszkodzić kabel. Aha, i w kablu się po prostu nie przyjmie. Mogę sobie kupić przetwornicę step up lub step down, zależy jakie mi napięcie wyjdzie. Na przykład mogę zasilać 40 V. No właśnie o to mi chodzi. Instalację sobie przetwornicą. Tak, power over ethernet. Dokładnie tak. Poza tym one pobierają mało prądu. A drugą cechą jest to, że... Nie zacznie to, że urządzenie pobiera mały prąd, tylko że dystrybucja tego zasilania. Nie, tak. Sam ARM będzie po prostu 4 przewody są potrzebne. 2 dla kana, 1 wspólna masa i dla kana, i dla zasilania, i plus zasilania. Czyli zasilanie idzie w tej instalacji i tak dalej. Tak, i też mi dodaje to, że mam jeden zasilacz i mam jeden zasilacz z UPS-em. Czyli jeżeli coś się stanie, to ten dom powinien dalej funkcjonować tak przez tydzień. Myślę na baterii. I numer 3. Nie. To jest prostszy od
na początku rozrysowałem sobie gniazdka i to jest taki przelicznik, który się przykłada, że na 2 metry kwadratowe podłogi mam jedno gniazdko. A sobie ktoś tam wymyślił, są takie współczynniki jeszcze. Jak poczytacie o SEP, to zobaczycie, są współczynniki np. jednoczesności. To przelicza się, ile jednocześnie osób może mieszkać i jak jest statystyka, że wszyscy mają żelazko. Jednocześnie. Nie uwzględnia, ile jest kobiet, ile mężczyzn. Właśnie nie rozumiem tego algorytmu. Ale z kamień, jak sobie rozrysowałem 150 gniazdek, po tyle mniej więcej mi wyszło, albo nawet więcej już. Ja oczywiście zagęściłem. Mi wychodzi pewnie jedno gniazdko na metr. Stwierdziłem, że nie jestem w stanie tego ogarnąć. Miał sobie zastanawiać się, które gniazdko, z jakim numerem, czy ono jest potrzebne w nocy, czy jest mi potrzebne, kiedy włączam alarm, czy jest mi zawsze potrzebne, bo to stałby potas z ustalaniem takiej macierzy, co kto. Więc ja sobie to uprościłem, też uprościłem na razie domownikom życie. Wszystkie gniazdka są po takich modułach trzygniazdkowych. Zakładam, że środkowa jest włączona do ucna i z niego na nie wolno podłączyć żelazka. Wymogę to jakimś bezpiecznikiem 5-amperowym, jeżeli ktoś włączy coś większego, to się po prostu zepsuje. Bezpiecznik mam nadzieję, nic więcej. Gniazdka, no powiedzmy lewe, będę włączał tylko jeżeli jest dzień, a wyłączał, kiedy jest noc. Gniazdka prawe będę wyłączał w nocy oraz kiedy włączę. Więc teraz inteligentnie włączając gniazdka, podłączając na przykład tam tunery i do urządzenia, mogę wyłączyć wszystkie segmenty i jednym prostym przekaźnikiem wyłączę wszystkie prawe gniazdka. Jednocześnie chcę na przykład zmierzyć, jakie jest zużycie prądu, że jeżeli ktoś na przykład słucha muzyki, to jest w tym gniazdku, który jest w tym gniazdku wyłączany, mimo że jest noc, no nie powinienem tego zrobić. Powinien pół godziny po tym, jak ustanie pobór prądu, wyłączyć. Pobór prądu też nie jest trudny do zrealizowania. Jest taka cewka, która jest tam w wodzie, kosztuje 10 zł. Proporcjonalnie do prądu wytwarza napięcie, łatwo zmierzyć procesorem, jest operacja globaliczna też. Jeszcze można zrobić taką rzecz. Mówiłeś, że masz jeden zasilacz, który będzie zasilać wszystkie urządzenia. Można stosować dwa zasilacze, na przykład po dwóch stronach magistrali i później przez diody. Jeżeli jest to napięcie tak stałe, masz wtedy ten redundantny zasilacz. To prawda, czyli jeżeli, nawet jeżeli zasilacz padnie, na przykład mamy... Ja mam na tyle powierzchni, bo niestety musiałem zrobić piwnicę, że mogę sobie wziąć akumulator od stawa w piwnicy założyć. I teraz może robić nas za super za OPS-a w tym naprawdę. Mój brat sprawdził, że nawet można jak na to podłączyć pod starego OPS-a, który ma zniszczoną baterię, też działa. O dziwo działa i na przykład może zasilać pompkę do centralnego ogrzewania. Tak, to prawda, że akumulator po zwarciu się gotuje i to nie jest fajnie, poza tym stare mają tendencję do wylewania się, do upływu elektrolitów i tak dalej. Ale też nowy nie jest taki drogi, a są już bezobsługowe całkowicie zużywane akumulatorze. Tak. Znaczy, z akumulatorem jest śmieszne, bo na przykład kupienie akumulatora bez oddania starego jest utrudniane w Polsce. Trzeba się tłumaczyć albo dopłacać. No, bo oczekują, że on też tak. No, miałem punkt drugi, z tym, że te słownie, czy tylko układy są elektroniczne, typu wary stary, triaki, czy też mechaniczne właśnie przekaźniki, jakieś stabilne? Z triakami jest tak, że na przykład do oświetlenia się super nadają. Na przykład taki triak włącza zawsze zasilanie w zerze, czyli kiedy jest sinusoida, zasilanie sieciowego przechodzi przez zero. Nie wiem dlaczego, nie badałem tego tematu, ale jeżeli używamy energooszczędnych żarówek, potrafi się spać jedno i drugie. Tak po prostu jest. Więc czasami pewnie będą przekaźniki. Przekaźniki mają dla mnie tą wadę, że one pykają. To jest tak naprawdę, staramy się mieć ciszę w domu, kupujemy dźwiękoszczędne okna, po czym mamy, no przy iluś tam tych modułach i gniazdkach, to jednak możemy nawet pewnie jakąś melodię odkreślić. Nie będę próbował, więc niektóre moduły będą mechaniczne. Też niektóre moduły, na przykład otwieranie bramy garażowej, brama jest tak, że po prostu trzeba zawrzeć jedno z dwóch wyjść. Można to zawrzeć transportorem, ale nigdy nie ma pewności, w którą stronę ten prąd płynie, bo to jest wyprowadzone przewody z sterownika bramy, więc lepiej zrobić przekaźnik. Będzie różnie i myślę, że będzie też tak, że ja zrobię, na razie mój deadline na ten rok to jest zrobić, żeby włącznik światła zapalał światło. I to jeszcze dostałem wymóg taki od rodziny, że ma zawsze to robić. Dlatego, że moja dziewczyna jest też programistką i administratorką i ona wie, co się może nie udać i że tego nie staje z drugą. Więc wymóg taki, że włącznik zapala jest możliwe do spełnienia, ale to trochę się robi jak sprzęt medyczny. Musisz wszystko robić redundantne, albo robić taką wodę, żeby niezależnie czy ta elektronika umarła, czy nie, obwód do włączenia światła się zawsze zamknął i zapalił.
Mam pytanie, czy nie zastanawiałeś się nad wykorzystaniem jakichś open source'owych paneli do sterowania właśnie automatyką? Między innymi Open Emote. Wiesz, to po pierwsze, ponieważ chciałem się trochę pobawić, więc stwierdziłem, że inspirowanie się kimś jest, niszczy z definicji moje, z nami do tak, niszczy z definicji moje pomysły, a poza tym no, przeglądanie tego jest dość czasochłonne, bo mam się skupić już na implementacji. Nie wiem, co to jest za projekt, mogę z tego pożyczyć. No, warto zobaczyć, tak? Także myślę, że na pewno pomaga dużo w tej grafice, tak, czyli SVG, czy chcę wykorzystać. Tak samo tam można naprawdę w łatwy sposób porobić zdjęcia i dorobić animacje. Oprócz tego no już ma jakąś tam obsługę kontr różnych czujników, tak? Także to tyle. No to może być ciekawe. Ja przeglądałem wcześniej, chciałem na Androida pisać klienta, ale stwierdziłem, że to jest obowiązanie się do jednej firmy, której wczoraj się dowiedzieliśmy, jak więcej musimy ufać, a nie lubić. Więc tam już były jakieś open source'owe, przynajmniej dwa projekty, które niby się nadają, no, ale to jest zawsze na Android. Czyli okazuje się, że my w tablecie już tak zadziała, a mam Blackberry. No i tak. Chyba nie. Ty jeszcze bardzo szybkie pytanie, dobra? Jak realizujesz coś takiego, że oprócz tego, że to wszystko steruje na przykład oświetleniem, to możesz sobie wejść do pokoju i wstrzyknąć światło? Mam włączniki świateł. Projektantka również zadała nawet wprost pytanie, czy panie projektować, bo może po prostu nie trzeba, jest to dla mnie inteligentne. Zawsze staje temat, że jednak babcia też czasami przyjeżdża i nie chciałbym, żeby goście przed wejściem się czytać tutorial, jak zapalić światło. To może być to uciążliwe. Muszę być. Tak, tylko chodzi mi bardziej o to, czy te włączniki też są czujnikami de facto. Nie, no to są zwykłe włączniki, bo tak naprawdę... Czyli jak ktoś pstryknie, to się najwyżej dowiaduje, że światło się świeci i że włącznik jest w pozycji włączony. Tutaj też to dwa warianty, bo jeżeli chcemy mieć możliwość zmiany stanu na przeciwne po drugiej stronie, powinniśmy włączniki zamontować tak, jak się montuje na schowach. Czyli zmiana przełącznika robi, albo montujemy przełączniki dzwonkowe, czyli takie, że naciskam odbijek. Jednak chyba wygra ten warunek, który mówisz, że jednak przełączenie w dół zapala, bo to jest łatwiej później zobaczyć, czy jest włączone, czy wyłączone. Za to można fajnie, można zmienić sobie rolę z włączników, czyli jak stwierdzi, że jednak ten, to powinien tam. Uwaga, tutaj akurat kolega, który ma gotowy system kupiony, stwierdził, że to jest fajne do czasu, dopóki się mówi o tym, że w tym momencie, jak kompletnie zaczynają działać inaczej, no to można być awanturę w domu. Jak to jest trzeci raz w tym tygodniu, zmieniliśmy konfigurację i informy znikną. To tak pomysł na ten dowcip twojego sąsiada, tak? Pozmieniać ci włączniki. Myślę, że on najpierw zrobi dyskotekę. Ja go znam, na pewno zrobię. Będzie. Muszę kończyć, bo muszę. Także zapraszam na pytania na maila, ewentualnie jeszcze będę do jutra. A co to no właśnie mail był tak napisane, żeby się nie dało go automatycznie czytać, ale był podany. Czyli ja po prostu maila na Gmailu, imię, nazwisko, dopiero mają znaczenia, zresztą pewnie wiecie. Zapraszam. Dobrze.